Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali lekcję czwartą, zatytułowaną Zbawienie jedynym rozwiązaniem. Tekst pamięciowy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Myśl przewodnia. Problem grzechu jest niewyobrażalnie poważny. Możemy być wdzięczni Bogu, że znalazł odpowiednie rozwiązanie tego problemu. Wyrażenie problem grzechu odnosi się do kryzysu spowodowanego przez upadek Adama i Ewy w Edenie. Upadek, który ściągnął na ziemię wielki bój między dobrem a złem. Boże zaangażowanie się w ten bój zmierza do zahamowania i ostatecznego wyeliminowania nasilających się niszczycielskich skutków grzechu nie tylko na ziemi, ale w całym wszechświecie. Boże działania mające na celu uwolnienie stworzenia od niszczących skutków grzechu są podstawą nauki o zbawieniu. Choć walka, przynajmniej w zakresie zbawienia ludzkości, toczy się na ziemi, wielki bój uświadamia nam, że związane z tą walką zagadnienia mają wymiar dosłownie wszechświatowy. Nauka o zbawieniu jest nauką o Bogu i Jego działaniach mających na celu uratowanie nas, ludzi. Jednak w zbawieniu także ludzie mają swoją rolę do spełnienia. Oczywiście to Najwyższy zapewnił wszystko, co jest niezbędne dla zbawienia ludzkości. Nasza rola sprowadza się do tego, jak odpowiemy na zaoferowany nam ratunek. Niemniej to od tej odpowiedzi zależy wieczne przeznaczenie człowieka. Część na niedzielę. Skala problemu. Ponieważ zbawienie jest Bożym rozwiązaniem problemu spowodowanego przez grzech, skala zniszczeń, jakie pociąga za sobą grzech, określa skalę rozwiązania. Gdyby rozwiązanie problemu było niemożliwe, wówczas nie byłoby ratunku bez względu na skalę problemu. Co następujące wersety mówią o skali problemu? Jak ty sam go doświadczyłeś? Jak przekonałeś się o realności tego, o czym mówią te wersety? Pierwszy werset, Ewangelia Jana, 2 rozdział i werset 25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Psalm 59 i werset 3. Ratuj mnie od złoczyńców i wyzwól mnie od morderców. Księga Jeremiasza, 17 rozdział i werset 9. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? List do Rzymian, 5 rozdział i werset 12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi przyszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. List Jakuba, 5 rozdział i wersety od 1 do 7. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą.
Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które nie mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach. Utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Księga Izajasza, 5 rozdział i werset 23. Którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. I jeszcze list do Tesaloniczan, 2 list do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział i werset 10. A wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogłaby ich zbawić. Któż z nas nie przekonał się osobiście, boleśnie i bez cienia wątpliwości, jakim złem jest problem grzechu? Przez całe życie borykamy się z realiami grzechu i jego skutków. Każdy element ludzkiej egzystencji na ziemi jest w jakimś stopniu, przeważnie znacznym, zdominowanym przez rzeczywistość grzechu. Od polityki po zakamarki ludzkiego serca grzech skaził ludzkość. Problem ten jest tak poważny, że gdyby nie Boże rozwiązanie, nie byłoby żadnego ratunku. Jakżeż wdzięczni powinniśmy być Panu za Jego zbawienną interwencję. Nazywamy ją planem zbawienia, a jej celem jest rozwiązanie problemu grzechu. Dziękuję bardzo.